czas ruszać. Już jest drużyna, jedziemy. Oczywiście tak dawno nie jeździłem i akurat tam, gdzie chcemy jechać, czyli bocznymi, w tamtym kierunku, to w ogóle nie jeździłem, chyba ani razu nie byłem, więc też no, nie znam drogi, w sensie tu kawałek to będziemy znali drogę i sobie przelecimy, a dalej to nie wiem, najwyżej pojedziemy na skróty, czyli dwupasówką. Fajnie chłopaki przylecieli, to jest najlepsze, najlepsze, że stała drużyna, nie ma to tamto. A i oczywiście co? Kask mi spadnie. No dobra, bez świrowania miało być. Ale wrócę do tego, że kask mi spadł i chcieliśmy teraz pogadać z tym. A spadł, no już tu któryś raz w ogóle. Strasznie wkurzające, bo ten kask spadł mi wiele razy. Ale najlepsze jest to, że śladu na nim nie ma. Ale tak spadł, że aż mi się mikrofon odkleił w środku. Nie. Ale co chciałem mówić? Chciałem powiedzieć, że z Wroną zawsze sobie gadamy na interkomach, ale jak włączyliśmy połączenie, to on mnie słyszał, a ja go nie słyszałem. Nie wiem, o co tu chodzi. O. Dlaczego tak się stało? O, tutaj zjeżdżamy. Chyba to było. Zaraz jedziemy z głównej drogi i pojedziemy na właśnie na boczną obwodnicę i sobie będziemy spokojnie jechać do celu. Jedziemy na pas. A na pas wybiera się też więcej ludzi tam. Do tego. I na grupie też pisali chłopaki, że też przyjadą. Także będzie nas więcej. Jak miała być ustawka taka na 13 krótka, to troszeczkę się pozmieniało, bo tak wcześniej wyjechać, bo wcześniej to 13 godzina to strasznie późno, to można trochę więcej pojeździć, a tam ustawkę chłopaki też robili właśnie na tą 13, to w zasadzie ich plan, ale uważam, że no krótki po prostu taki, ale to każdy jeździ tam jak może, to po prostu jeździ i jeździ tak jak może. O, my możemy trochę wcześniej, więc trzeba wykorzystać ten dzień ładnej pogody, bo później znowu ciśniemy do roboty i tyle z tego będzie, nie? A, jeszcze właśnie, bo Grzechu mnie o to spytał i to też jest ciekawa sprawa, bo w Tracerach, w dziewiątkach jest akcja serwisowa na wgranie nowej mapy. I w moim jest już zrobione, u Grześka jeszcze nie, ale jak siadłem pierwszy raz na Tracera, to właśnie wydał mi się taki jakiś dziwnie ostrzejszy, a miał być łagodniejszy według tego opisu mapy. To miał jeździć łagodniej, a on tak naprawdę ostro znowu lata. Nie wiadomo dlaczego. A może po prostu ja jak nie jeździłem, to dlatego takie miałem wrażenie, odczucie, że jest taki ostry. Może o to chodziło. O, skaczę po tematach, ale chciałem powiedzieć, że kurczę, coś się, nie wiem, spadł mi ten kask i teraz z Wroną nie mogę się połączyć. A może inaczej, mogę się połączyć, ale go nie słyszę. A muzyka mi z telefonu nie wygra. Ciekawe, co się stało. No to lecimy serwisówką, zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Kurczę, mam nadzieję, że nie będzie tutaj, że tutaj już jest spokojniej niż tam. Bo na tamtej trasie to policji w cholerę, nie? Mam nadzieję, że tutaj na tej trasie tak nie będzie. Tak zaglądam trochę, Grzechu mówił, że nałapał mandatu, bo przecież jest on jest kierowcą, jeździ tirem, więc dla niego to jest prawo jazdy bardzo ważne, więc na jego miejscu bardzo bym był ostrożny, żeby gdzieś czasem właśnie nie załapać jeszcze czegoś dodatkowego, bo kurde, traci możliwości jazdy, jak nie będzie miało prawka. A jak jeździ za granicę, to w ogóle, nie? Ciężki temat. Ale ja też jadę spokojnie i nie mam zamiaru świrować, trzeba uważać po prostu. Te nowe prawo teraz to jest takie, te drogowe, a raczej mandatowe, bo prawo to jest spoko, tylko to co sobie uchwalili, to upadł z tą kasę, nic więcej, no. Tak uważam. Zresztą o
taryfikatorze nowym już się wypowiadałem, no nie będę znowu, że tak powiem, smucił. O. No to bombastycznie, to jedziemy. W zasadzie jak przypomnę sobie stare czasy i kiedy jeździliśmy też na motocyklach, to też tak sezon się zaczynał mniej więcej w podobnym czasie jak dziś. I też sobie tak gdzieś tam lataliśmy. To też przeważnie się jechało najpierw na początek na ten pas. I na tym pasie właśnie sobie lataliśmy. Tak, no dużo ludzi tam przyjeżdża po prostu. A najfajniejsze właśnie w takim pierwszym lataniu jest to, że gra, że przejedziesz się motocyklem, a dwa, spotkasz się ze znajomymi, których nie widziałeś często bardzo długo. Więc to jest bardzo duży plus, bardzo no, to co was ciągnie po prostu, nie? To co jest fajne, to co jest przyjemne. Tak jak teraz dosłownie byliśmy w... spotkaliśmy się na stacji benzynowej i też było po prostu fajnie pogadać i już byśmy siedzieli i gadali, siema Grzechu. Już byśmy sobie po prostu siedzieli i gadali, zamiast iść pojeździć, to gadu gadu. Kurczę z tymi, normalnie to tu idę dwie paki. Nie no, musimy dzisiaj się skupiać na otoczeniu drogi i to co się dzieje, żeby czasem tu nic nie odwalić. Jak chcecie posłuchać o czymś, macie jakiś temat dobry do obgadania, to dajcie znać w komentarzu. To będzie, podsycajcie po prostu pomysł, co myślisz o tym, albo o czymś, albo coś tam. Jak rzucicie takie fajne tematy, to będę miał później je na uwadze i sobie pogadamy podczas jazdy, będę mógł wam poopowiadać, a tak wymyślać nie na specjalnie, to nie chcę dla was jakichś specjalnych tematów takich na siłę, więc rzucajcie. Ja tutaj o tej wypożyczalni, to jest dla mnie priorytet, więc też opowiadam wam, ale nagram o tym specjalny odcinek i jakbyście mieli pytania odnośnie wypożyczenia Tracera, to też piszcie je w komentarzach teraz. Pięknie. No to zrobiliśmy sobie małą przerwę, a mamy zrobione. Ja mam 180 km, w każdym razie zgłodniałem bardzo, jestem głodny. Nie chodzi o tankowanie, bo tam tankowanie to parcie licho w tankowanie, ale po prostu jestem głodny, zjadłem jakiegoś hot doga. A tak trochę więcej kilometrów nam wyszło przez to, że objazd jest. No, nie, coś myślałem, że już zrobili tę drogę, ale nie zrobili. No nie, w każdym razie hot doga trzeba wciągnąć. No, słyszę cię, działa. No raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Działa, zajebiście. Działa mega. No, kurde, widzisz, pin się wcisnął. Jak coś to go kurde naluduje, trochę nadjeżdż. Nawet jak będzie wciśnięty, to będzie wystawać. No coś to można zrobić, no zobaczymy. Ojej, dobra. Kurna, tych ciuchów. Spodnie mi zjechały z tyłka. Kuśka wodna, trzeba zacząć. Pożarłeś się na święta i szelki trzeba normalnie sobie kupić. A właśnie. Muszę sobie zainstalować, a nosik jest za darmo w ogóle? Słuchaj, 2 godziny już jeździmy na motorach. I zrobione 182 km. Bo u mnie bynajmniej. No dobra. 47. A czemu masz tyle mniej? A. Nie, no gdzieś ty tam przyszedłeś. A, bo no ja obwodnicą kawałek, ode mnie to jest kawałek dalej w sumie. Już niby blisko, ale ten. Ale daleko. No. Zapiąłem tą torebkę? Zapięta. Zapięta, dobra. Kurde, żeby nie ten objazd, to już dawno byśmy byli, bo to z Niedzicy to jest... Co jest, kurde, coś mnie tak wystraszył. No, ty tam machał. A, nie widziałem. No ja koszareczką zdobyłem. Słyszałem. Z Niedzicy to było, kurde, 20 minut jeszcze, nie? Ale objazd jest, tam droga zamknięta, bo oni tam robią widocznie jeszcze tą drogę.
I tak, o, trochę dookoła. A tutaj w lesie, po to zimno było w tym lesie, no. Ale fajna kręta droga. O, tutaj widzisz, jest objazd do Nidzicy. To teraz my tu skręcamy w prawo. No, wy jesteście już marszlaki. Ja jestem cieniej ubrany niż wy i mi ciepło. Jakoś mnie tak ten... Nieprzyzwyczajony jestem, widzisz. Ile tam było do tego? O, bo był na znaku napisane... 13. A, czyli no to tam jedziemy, bo to tam właśnie... Czyli 13 km stąd. Trzeba spokojnie, bo ten... Mogą tu gdzieś te... A, no. A niekoniecznie ktoś musiał oznaczyć. Tak, tym bardziej, że to droga zamknięta, więc te... Tam dalej może nie być, wiesz, nikt nie jeździ tędy, nie? No dobra. Tak, jakbym ten, jakbym miał coś mówić, to generalnie już się na dzisiaj najeździłem, wcale mi się nie chce. Ale już strach, grzechem byłoby nie pojechać tam, jak jesteśmy tak blisko, nie? Dzisiaj to na pasie tam będzie mnóstwo ludzi. Mogę się założyć, którą mamy godzinę? 13.36. To zobacz, oni dopiero na 13 ustawkę zrobili, żeby się ruszyć. Żeby wyjechać. To, no ale tam koło domu to można pojeździć. 60 km godzinę pojeździć i, i spadają. My to mamy blisko, ale grzechu to się dzisiaj najeździ, bo jeszcze ma... Wiesz, później drogę powrotną. No, stóweczkę. Tak się boję. Ale ja też, patrz. Pierwszy raz w tym roku jeżdżę. Ty też, a nie, ty jeździłeś, kurno. 15 lat tego nie robiłem, tak? Nie zdawałem radę, tak?